Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, w dzisiejszym odcinku szczerze nie mam pomysłu, co zrobić, więc powiedzmy sobie, że tak, spróbuję po prostu osiągnąć cokolwiek nowego. A to cokolwiek nowego prawdopodobnie będzie oznaczać tylko tyle, że tak, mamy 1300 nagromadzone oszczędności. Więc brakuje nam około 500, chyba to by... Jedynie na... O, nie otworzyłem tutaj przejścia? No to ciekawe. Ale dobra. Nie dziwi się, że mogę nie otworzyć, ale ma sens. Około 500 brakuje mi tylko na zdobycie tego takiego nowego... czegoś... co to było w ogóle? Brakuje mi słów. To mam otwarte. Ciekawa sprawa. Dobra. Co to było? A, lampkę, tak. Więc dzisiaj postaram się może właśnie zarobić wystarczająco dużo, żeby kupić sobie tą lampkę. Po czym, nie wiem, odwiedzimy jakieś ciemniejsze miejsca czy coś. Tak, takich chyba było. I tak, póki co jesteśmy w Mantis Village, wiosce Mantisów, modliszków, o której... jak zapewne pamiętacie, wczoraj trochę było, jak i wczoraj, więc... nagrałem ten odcinek może z miesiąc temu, ten poprzedni. Nie wiem, wczoraj. Ja mniejsza. Więc tak, ostatnio po prostu trochę położyliśmy, pokonaliśmy przywódców po... delikatnych komplikacjach i tak. Dzisiaj po prostu tu jesteśmy, tak, w tym oto momencie. Po tym wszystkim z nową przepinką, to był chyba symbol dumy. Bardzo fajny, bo jeszcze bardziej zwiększa nam zasięg ataków niż to, co mieliśmy wcześniej. Więc jeszcze łatwiej będzie trafić przeciwników, co jest zdecydowanie przyjemne i fajne. Chociaż nie ukrywam, fajniej by było, gdybym mógł, jak to się nazywa, w ogóle mieć ten, jak to się nazywa. No, brakuje mi naprawdę słów. Obie ubrane, ale tak, jako że zwiedzam tereny, których... no, szczerze mówiąc, aż tak dobrze nie znam, co stwierdziłem, że nie ma sensu, wiecie, brać aż dwie naraz i potem mieć problemy. Nie ten przycisk, gdzie jesteśmy? Tutaj, dobra. City of Tears jest trochę wyżej. Ale jest jeszcze jedno przejście tutaj od Mantis Village, takie po części, które nas nie było, więc... tak, o, jest grzybeł, dobra. Jest przeciwnik. Okej. Okay. Sprawdę, trochę się zawiodłem, bo jak widzę to ile po prostu dostaję za nich, to takie aż smutne. A, no tak, jest jakieś miejsce, ale w sumie tutaj nie możemy wejść. No cóż. Trzeba będzie chyba na moje zbieranie materiału znaleźć jakąś lepszą lokację. To oznacza mniej więcej tyle, co... nie ten przycisk. Za dużo grałem w inne gry ostatnio. To oznacza mniej więcej, wracając, tyle, co i to... że musimy wrócić do Stag Beetla i w sumie pójść gdzieś. Ewentualnie mógłbym pozwiedzać to coś, co ostatnio odkryliśmy, to jak to się nazywało, Deepness? Nie, chyba jakoś inaczej. A mniejsza. Po prostu ostatnio odkryliśmy coś. Nie, dobra, to musiało być. Nie, dobra, to było Deepness, więc coś sprawdzam, jestem ślepy. Tak. Dobra, więc właśnie tak, możemy też tam pójść, chociaż... no nie ukrywam, wolałbym, póki nie muszę, to tam nie iść. Po prostu wiecie, no, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, nie potrzebuję kolejnej lokacji. Na liście do zwiedzenia, którą zacząłem, nigdy nie skończę. Więc tak, po prostu zamiast włazić w kolejne miejsce jakieś dziwne i potem płakać, że... nie opuszczam coś, wolę skupić się na lokacjach, które już wcześniej miały być pozwiedzane, a nie zostały. I później dopiero ogarnąć nowe miejsce. I teraz tak, do Staga najbliżej będzie właśnie ten... oczywiście znowu musiałem zły przycisk kliknąć. Za dużo korzystam ostatnio z Nintendo Switcha, już mi się przyciski mylą na tym padzie. Fichaj, siostro, ta. Tle mamy siostrę oczywiście, jakby inaczej. I dobra.
Nie wiem, czy tutaj byłem. Pewnie się okaże, że byłem i niepotrzebnie tutaj powracam. Tak, definitywnie tu byłem. Aha, to był kolega. Tak. Więc teraz najważniejsza sprawa, po co tu wracam, jeśli tu już byłem. Więc kwestia, że tego oczywiście nie pamiętałem, bo moja pamięć jest po prostu wspaniała i wcale nie jest podziurawiona i prawie, że zerowa w najważniejszych momentach, tak, dobra. I okej, tu mamy jakiś skrót, który był chyba kiedyś zamknięty, na co wygląda. I dobra, a tędy. Wygląda to, że może nie bezpośrednio w tym miejscu, albo jednak. Nie, dobra, idziemy w prawidłowy sposób. Nawet bardzo prawidłowy, bardziej niż bym się spodziewał. I w sumie zaraz dotrzymam do miejsca, w którym oryginalnie występował Cornifer, nasz kolega od map. Ale jako, że mam mapę tego terenu, to już to raczej potrzebne nie będzie. Oczywiście, musiałem dostać obrażenia. Jakby dotychczasowe zlamienia były zbyt małym upokorzeniem. Ale dobra. A, Queen Station, teraz gdzie był ten stag cały? Dobra, mamy staga. A nie, to jeszcze tutaj było jeszcze niżej. I w ogóle tak. Ciekawa sprawa jest taka, że w sumie gram w tego Hollow Knighta długo. A do tej pory nie sprawdziłem, jakim rodzajem żuka jest stag. Chyba mniejsza. Okej. Okay. Dirtmouth. Czyli hej, siostra. Więc tak, Dirtmouth. Nie mam po co iść. Forgotten Crossroads. Nie. Chyba City Storms i City of Tears będzie naszym miejscem farmienia. No, fajnie by było tylko gdyby. A, dobra. Tak. Ciągle klikam B na tym padzie, a nie A. Jak mówię, przez Switcha teraz znowu będę miał problemy z przerzuceniem się na standardowe sterowanie. Ale dobra. Wyfarmić trzeba ile konkretnie? O... Jeśli się nie mylę, to kosztowało 1800, co oznacza... No niewiele ponad 300. Trzeba 340... 331. Dałbym tutaj po 12 za wroga. Czy to są latające? Myślałem, że latające są warci więcej niż to jest taki zwykły Stefan, który chodzi sobie po podłodze jakby nigdy nic. Ale tak. Mimo to wydaje mi się, jakoby iż gdyż ponieważ... Przypadkiem znalazłem drzewko. Dobra, czyli mamy teraz zajęcie, które jest pożyteczne nawet dla fabuły. Bo wydaje mi się, że jednak po tym, co się stało, jak zdobyłem to coś, co jednak jest element fabularny. Dobra, chodź Stefan. I w sumie najlepsza sprawa, nie wiem czemu na nich wołam Stefany, ale okej, to są Stefany od dzisiaj. A ten tutaj szarwiący to będzie Bob. Czemu by nie? Ja lubię imię Bob. Nie wiem skąd się wziął, ale tak. Jakoś tak po prostu... Jeśli jakaś postać się nazywa Bob albo Robert, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Bob to jest zdrobnienie od Robert. Nie wiem jak to powstało tak do końca, ale tak. To po prostu zazwyczaj jest to postać, którą zawsze polubię. Nawet jeśli okaże się potem jakimś zdrajcą czy coś, to... O, Simple Key. Jak fajnie. Nawet nie wiedziałem, że on tutaj leży. Przełaziłem ten dyp. Nawet nie chcę liczyć ile razy, bo to będzie wstyd, że po takim czasie nadal po prostu nie zauważyłem takich rzeczy. Ale cóż, w takim wypadku to bardziej dobrze, że teraz znalazłem to drzewko. Najmniej sobie... Trochę ponadziałem się na kolce, podkrywam rzeczy, ale tak. Nie wiem skąd to się wzięło u mnie, że taka sympatia do imienia Bob. W sumie do Roberta bardziej, ale w szczególności jeśli każdy sobie na siebie postać mówić Bob albo mówię na nim Bob. Ale tak. Mniejsza o to. Po prostu skupmy się na zbieraniu tego wszystkiego, a potem może coś jeszcze pożytecznego dla świata Hollow Knighta zrobimy. I dobra. Tutaj to było drzewo? Nie, drzewo było niżej. Dobra, drzewo było tutaj, oczywiście już przemienione i to jest co? Obiecane dużo. Dusze miały służyć. Dusze odmienione.
Dobra. Muzyczka nadal piękna, jak w sumie w całym Hollow Knightie. I nasza krucjata ku zdobyczy w jak największej ilości geł, chyba tak się nazywała ta waluta, nadal trwa. Miejmy nadzieję tylko, że tak, zakończy się sukcesem. Myślę, że trochę głupota, żebym na odcinku to robił, mogłem poza odcinkiem zrobić to wszystko, ale... Jak się okazuje, jest pełno sekretów, których jeszcze nie wychwyciłem, więc ta może... No, możliwe, że nawet ta cała krucjata uchwale geo, że tak to nazwę, okaże się być zwiedzaniem miejsc, których wcześniej nawet nie widzieliśmy. Dobra, teraz tak. Jako, że tutaj są te windy, one są niebezpieczne, to można szybko właśnie w ten sposób. I tu gdzieś jakieś przeciwniki też powinny być i tak. A tu dokąd prowadzi? Okej, dobra, są przeciwniki. Ja teraz mówię, wiem, że się mówi przeciwnicy, ale ja zawsze mówię przeciwniki tak, po prostu, bo tak. I co? W sumie nie ma co bić tych bobów, że tak nazwę. Podałem z nich 4 monety. Tylko tego geo. A sam kurzający. Za to tych surwaczy, Stefanów, jak już ich nazywam wcześniej, to bardzo się opłaca. I... Gdzie jestem? Nie wiem gdzie, ale tutaj... Czemu ja uderzam wybuchających? Naprawdę muszę się odzwyczaić, to jest zły nawyk. Bicie czegoś, co ma ci wybuchnąć na twarz. Tu są jacyś wrogowie, fajnie byłoby do nich się dostać. Ale niestety nie wydaje mi się, żeby to było realne z tej pozycji. Okej, dobra, duży Stefan, pokaż na co cię stać. O, jedno uderzenie i jeden strzał z tej mrocznej duszy, już jest spokój. Dobra. Okej, widzę, że już trochę zacząłem złapywać rytm rozgrywki, więc może nie będzie aż tak źle. Już tak pewnie zaraz zlamię totalnie na jakimś prostym czymś. O, chodź. Chodź, chodź Stefan Surwacz. Bawić się nie umiesz, nawet nie chciałeś przyjść. Wstydziłbyś się po prostu. I gdzie my jesteśmy teraz? Zaraz powrócę tutaj. Nie wierzę po prostu. To ja idę całą drogą naokoło, bo wydaje mi się, że to jest jedna trasa, co się okazuje, że od tak... Mogłem tam przyjść. Odwrócę, że naprawdę tego nie skomentuję. Jest głupie. Ale okej, spokojnie. Przynajmniej widzę tutaj jakieś komaropodobne przeciwniki. A jak mówiłem, każdy przeciwnik, nieważne jakiego typu, to jest... No, pieniądz, a pieniądz to pieniądz. Im więcej pieniądz, za tym szybciej będziemy mieli załatwione wszystko, chociaż... Ja głupi jestem. Ja ty i tak walczę o te pieniądze, przecież... To przecież jest takie oczywiste, że trzeba pójść po prostu do naszego starego znajomego kolekcjonera i on po prostu, no, odkupi od nas wszystko. I znowu widzę ten przycisk. Okej, tak. Dziennik podróżnika. Nie wiem, sobie radzisz z odnajdywaniem ich. Zwłoki muszą być częste na twojej i podczas twojej podróży. I nie wątpię, że twój gwóźdź wytworzył jeszcze więcej. Okej, pieczęć Hollow Nest. Dobra. W ogóle nie sprzedam już wszystko. Pieczęć Hollow Nest? Dawaj ją. Masz jeszcze coś dla mnie? Jeśli nie, to idź stąd. Wynocha z mojego dachu. Dobra, kolejne. Kolejna pieczęć Hollow Nest. Okej. Inni mówili mi, że przed wejściem do miasta jest duża rycerska figura, czym statua. Możliwe, że jest to jeden z królewskiej Wielkiej Piątki. Spojrzałem na nią, spojrzałem na nią sam osobiście, ale brama od dawna jest zamknięta. A za dużo jest problemów, żeby iść drogą naokoło. Dobra.
Aha. To jest wizerunek króla Hollownest, kto był jednocześnie bogiem i władcą. Wytworzona z tajemniczego białego metala. Jest rzadka i cenna. Okej. Okay. No. Dobra, źle kliknęłem, ale teraz już będzie dobrze. Sprzedajemy. Królewska statuetka, e? Król Hollownest był dosyć ciekawą. Dosyć ciekawą figurą, czy postacią. DeFi, nie wiem, czy jest odrzuconą przez mieszkańców. Królem rzadko widocznym. Jak coś nazywa? Oddanie było przekazywane przez te statuetki. Jest samo na mistrzowsko wykonane. Tylko kilku żywych mogłoby dorównać tym umiejętnościom. Wydaje się, że nic więcej nie masz, więc idź stąd, tak, dobra. Na przykład dzięki siostro za delikatne rozpraszanie mnie. Nie. Jak zwykle pomyliłem przyciski, dobra. To teraz, którędy będzie szybciej? Naokoło, tak, chyba naokoło będzie szybciej. I teraz najgorzej, muszę wziąć windę. Chociaż nie lubię tych wind i najchętniej bym sobie sam spadnął, to bez windy się nie da. Cichaj, siostra. Teraz nie mam jak gram w Hollow Knighta. Mam płaszczkę. To fajnie, że masz płaszczkę, ale siostra, naprawdę. Pozwól mi w spokoju nagrać ten odcinek. Mam nadzieję, że to zakończy nasze kłótnie na dzisiaj. Bo jednak chciałbym się skupić naprawdę na idei odgrywania postaci w Hollow Knightie, przechodzenia gry, zwiedzania, nie umierania, nie wpadania na zwykłych wrogów i udawania, że nie jestem totalną lamą. Nie, może dlatego, że zawsze zlamię. Zresztą jestem w naturze mojej, żeby lamić w najgorszych momentach. Brawo, siostra. Jestem z siebie dumny, że w końcu wyłowiłaś kamienia. Dla ciekawskich, siostra gra sobie teraz w taką gierkę, co się zowie Animal Crossing New Horizons na Nintendo Switchu, na którego dzisiaj już... Znacznie długo narzekałem, ale w sumie wiecie. Ostatnio się ogrywało trochę z siostrą różne gierki na Switchu czy coś, to teraz sterowanie łatwo mi się myliło. I niestety przez bardzo długi czas zęcy mnie, kiedy się przyzwyczaiłem po prostu do jednego pada na wieki. Tak go zmienię zawsze, po prostu zawsze, bez wyjątków. Zanim przyzwyczaiłem się sportem do ustawienia jakiegoś pada, to mnie z miesiąc. Dobra. Idź mi stąd. Dobra, wybuchacz. Miałeś iść stąd, ale nie prosto na mnie. Ja tu chcę udawać, że potrafię w to grać, więc proszę cię. Dobra, cześć przeciwnik 2. Jesteście martwi, super. Nie muszę się teraz wami przejmować, mogę iść z powrotem. I do Dirtmouth. Miejmy nadzieję, że dobrze pamiętam, ile skosztowało, jeszcze uda się kupić jakieś inne rzeczy typu... co to było? No, dwa kawałki maski, albo, no nie wiem, kolejne miejsce na przypinkę. Ja bym chyba tamta postać, nie pamiętam, jak ona się nazywała. Chyba już na pewno nam móc sprzedać kolejną. A jeśli nie, to jeszcze, trochę nam jeszcze brakuje, to spokojnie, prawie zejdź później znajdziemy. Jak nie znajdziemy, to zawsze możemy kupić. Bo chyba jakieś w Dirtmouth była jakaś jedna, o ile nie więcej. I u nich chyba też jeszcze jakieś dostępne były, więc tak, Dirtmouth. I dobra, miejmy nadzieję, że się uda kupić. A jeśli się uda, to w takim wypadku punkt kolejny to będzie... A powiedzmy, że może zwiedzanie tych ciemnych miejsc. Dobra. Okej. Co się stało? Czemu on stoi tam? Spójrz tutaj! Coś dziwnego i dosyć niepokojącego się tutaj pojawiło. Powiedział mi to przerażeniem.
Najpierw będzie chyba, jeśli spróbuję coś zignorować. Okej, okay, dobra, wiecie co? Cokolwiek to jest, zaraz pójdziemy, sprawdzimy, ale najpierw... Witaj, kolego. A widać, że masz nawet tego dużo. Poproszę... Lumafly Lantern. I dobra, będziemy mogli zwiedzać mroczne zakamarki tego królestwa. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to jeszcze się wstrzymam. Bo najprościej mówiąc... Zobaczyć, wiecie, co jeszcze gdzie jest do kupienia i ewentualnie pójść po więcej na przepinki. Cześć Isolde. I co my tu mamy tym razem? Warrior's Grave i Whispering Truth. Szczerze wezmę to, bo obstawiam, że to są drzewka. A tamto to pewnie jest to coś takiego jak ten cały Gorm, którego niedawno też pokonywaliśmy. Więc tak, te dwie rzeczy wezmę. Resztę zostawię na przepinki. I zobaczymy, co się tu stanęło. Drogi pomiędzy są długie i mroczne. Ale światło mistrza zawsze nas będzie prowadzić. Tutaj? Nowa kraina. Inna niż ta ostatnia. Ile jeszcze zobaczymy? Okej, okay, dobra. Okej, okay, co... Co to jest? Divina, czyli Divine się nazywa. Ach. Czy wezwałeś nas? Wezwałeś nas, a my przybyliśmy. My przybyliśmy! Nie wydaj się przerażony. Czemu nas wezwałeś? Ach, to nie ma znaczenia, nie mów mi. Przybyliśmy. I mogę coś wyczuć. Coś głęboko pod nami. Pragnę tego, pragnę. Ten zapach, ukrywasz coś bardzo fajnego przede mną, czyż nie? Nie powinieneś ukrywać czegoś fajnego. Pokaż mi, ubierz to szybko. Okej. Nie wiem, o co ich chodzi, ale dobra. I to, co to za miejsce? Patrzę go na rybaku jak na akordeonie. Brum. Wezwałeś nas? Pogadaj z mistrzem. Pogadaj z mistrzem. Okej, wiecie co? Nic mi się tu nie podoba, to są kolce. To jakiś boss będzie. Ja nie chcę bossa. A jestem pewien, że to jakiś boss będzie. No, definitywnie boss. Dobra, to gdzie straciłem pieniądze? Więc to ty nas wezwałeś. Miło poznać, przyjacielu. Miło poznać. Jestem Grimm. Mistrz tego zespołu. Latarnia została rozpalona. A twoje przywołanie, niech będzie odpowiedziane. Fajną scenę wybrałeś tam, dobrą scenę. To królestwo podążane przez robaka i korzeń. Idealna ziemia, na której nasz rytuał powinien się odbyć. A ty, mój przyjacielu, twoja własna część jest jeszcze daleko od zakończonej. Gdy latarnia zapłynęła, twoja rola została wybrana. Nasze kompakt, nie jestem pewien, niech będzie nasze połączenie, czy nasze po prostu plany wypisane w szkarłatym płomieniu. Bardzo chcemy zobaczyć, jak bierz udział, ale na początku trochę oświetlenia jest wymagane. Greenchild. Po tych ziemiach moi kin, czyli albo mój gatunek, albo moi krewniacy się rozprzestrzenili.
zbierając esencję odpowiednio mojemu potomstwu, czy tam powiedzmy mojemu gatunkowi. Płomień we śnie. Odnajdź mój gatunek. Zdobądź ich płomień i powróć do mnie. Wspólnie cuda powinny być osiągnięte. Ale nie przejmuj się, maleństwo. Podczas tego zadania nie będziesz podróżował samemu. Moje dziecko powinno prowadzić się przez prowadzić się do płomienia i zebrać wewnątrz siebie tą płonącą esencję. Tak samo jak ty, dziecko odgrywa kluczową rolę w tym zadaniu. Okej. Tylko z nim przy tobie. Płomień i mój gatunek, czy tam mój ród przedstawi się tobie. Okej, dobra, powiem szczerze. Nie ogarniam, ale niech będzie. Płomienie, odszukaj je. Dla mistrza, dla naszego gatunku. Dobra. A więc... Tak? Dobra, mamy chyba jakieś nowe zadanie. Dobra. I wiecie co? W tym momencie zrobię krótką przerwę. Bo jak pojawia się jakaś postać, która mówi, że coś ukrywam i w ogóle... Wolę się dowiedzieć, o co z tym chodzi, bo znając życie... Osobiście się tego nie dowiem nigdy. Więc dosłownie krótka przerwa. Spróbuję napisać do tej mojej znajomej, która jest ekspertką Hollow Knighta, może dowiem się, o co chodzi. Wiem, że trochę nie w początku powinienem sam odkrywać, ale nie chcę potem mnie znowu skrytykował, jak będę jej opowiadał, że jestem idiotą, który nie próbuje i nic, więc do usłyszenia za chwilę. Dobra, powracam już i wiecie co? Tego, żebym się nie spodziewał. Proszę. To jest odpowiedź na moje pytanie. A, nie mogę tego ubrać. Czyli muszę to naprawić. Super. Może zły przycisk? Nie, dobry przycisk, dobra. Czyli muszę to naprawić, ale okej. Wytłumaczyła mi jedną rzecz. Ten cały zapach, o który chodziło tej całej Divine. To, dosłownie mówiąc... Nie wiem, nie powiedziałem do końca, o co chodzi, ale to jest z tych właśnie przypinek typu Fragile. I mówiła, że warto je po prostu zdobyć i dać tej postaci, więc w sumie dać, przyjrzeć się do niej. Chociaż niestety właśnie, no, zadziwa mi, że się jej oddaję, więc chcę. Niestety dowiedziałem się trochę więcej, niż bym chciał. O co? Co się za to dostanę w zamian? Inne takie rzeczy? Nie wiem. Ale tak, ponoć warto jej oddać, więc no. Po prostu zrobimy to, co powiedziała, bo akurat wierzę, że ze wszystkich osób, ze wszystkich znajomych i w ogóle, ta jedna znajoma jest taką osobą, która raczej by mi powiedziała nieprawdy i nie chciałaby, żebym miał problemy z przechodzeniem Hollow Knighta czy coś, więc za jej poradą po prostu zrobimy to, co trzeba. Przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to może wykupię pozostałe, bo z tego co pamiętam, tam było kilka sztuk. Takich fragile różnych. O, przeciwnik. Dobra, fajnie, ale nie chciałem w niego wpadać. No nie mniej jednak za 6 monet. Jeśli nie mylę, tamte rzeczy niestety były dosyć kosztowne, więc nie. No. Więc jeśli mam je wykupić, to lepiej mieć wszystko ze sobą. Ale dobra, mniejsza. Gdzieś tu, jeśli się nie mylę, był ten gościu, który to sprzedawał. I dobra. Okej, dobra, tam niżej on był. Zaraz powinniśmy być na miejscu i tak. Powiem szczerze, oddawanie przypinki moim zdaniem jest głupim pomysłem, ale... Może to jednak ma jakieś prawo bytu, ma sens. I... O. Wykupiłem szczerze naprawdę wszystkie.
Fragile Strength. Hard i Fragile Grit Reaper. Dobra. Wykupione wszystko. No to teraz widzimy się za chwilę już z powrotem, bo oczywiście wykorzystam trik na super teleportację do Dirtmouth. O nazwie wejdź z gry, wejdź do gry i zobaczymy co dalej będzie. No dobra. A tu nadchodzimy. I dobra, jestem idiotą. W sumie właśnie zapomniałem, że nie ubrałem żadnej z tych przypinek. Było powiedziane, że mam je mieć i muszę je ubrać. Więc tak. Nie wiem, którą, ale powiem szczerze, pierwszą miałem chciwość, więc powiedzmy, że pójdziemy do niej z chciwością, jak już to było po prostu pierwsze i w ogóle, więc po prostu dostanie i tyle. I co to? Ta przypinka, piękna, najcenniejsza rzecz. Małe kochani, małe kochane. Pozwolisz mi zobaczyć? Pokaż mi je. O. Dać przypinkę delikatnej chciwości? Tak. O. Wzięła. Ach. Takie małe, piękne. Ten zapach. Ten zapach. O. Co? Ona mi zażarła przypinkę? O. Takie dobre. Takie smaczne. Perfekcyjny, perfekcyjna rzecz, tylko dla mnie. Ach. Piękne, pyszne. Ach. Jesteś dobry, mały kochany. Znaczy, aha, tak. Małe kochaństwo, czym kochany. Jesteś naprawdę uroczy, że przynosisz mi taki prezent. Ta profesja. Ten, który stworzył, zrobił mi prezent, gdzieś pod nami? Tak. Bardzo dobry podarunek, bardzo smaczny, pyszny. Chcesz czegoś, małe kochaninki? Nie chcesz zabrać mojego prezentu z powrotem, czyż nie? Takie niegrzeczne, takie okrutne. Takie okrutne, jeśli to prawdziwe. Jeśli oddasz coś jako prezent, jest to utracone tobie na zawsze. Nie. Prezent dla ciebie? Tak chciwie. Ale mogę ci coś pokazać, jeśli będziesz dla mnie miły, mały kochanieńki. Zrobisz miłą rzecz? Oddaj mi je, twoje Geo. Daj mi twoje Geo, a ja dam ci prezent. 9000? Nie, no bez przesady. Super. Utraciliśmy przypinkę. Dobra, wiesz co? Szkoda słów po prostu. Szkoda słów. I dobra, gdzie my idziemy? My tak. Stać coś nieprzyjemnego, ale tam trudno. No szczerze, ciekawa sprawa będzie z tymi płomieniami i muszę zrobić, żeby to odzyskać, ale póki co nie. Biorę Longnaila i skoro mamy już przynajmniej te światełko, to póki co skupmy się na czymś fajniejszym, przyjemniejszym niż oddawanie moich przypinek jakiemuś dziwnemu czemuś na pożarcie. Wow, jaki piękny jest ten zasięg. I po prostu pójdźmy w Forgotten Crossroadsach do jednego miejsca, w którym było ciemno i nie mogłem tam pójść. Ciekawe obiec ścieżki, mówię, że to jest Crystal Peak. Ha, ciekawe. Ale mniejsza o to, po prostu idziemy. Może uda się jeszcze zrobić cokolwiek przyjemnego, a nie tylko same takie okropne, niemiłe rzeczy jak okradanie mnie z przypinki. Nie wiedziałem, że trzeba będzie oddać, ale myślałem, że coś tam będzie w zamian, a nie takie lolo, straciłeś przypinkę, teraz dawaj mi 9000. Takie zagranie, no... Nie powiem, żeby było jakieś super złe, ale... Bezczelne. Tak, siostra, tu masz trochę racji. Tak jak siostra powiedziała, pewnie nie słyszeliście. Trochę to bezczelne, moim zdaniem. No ale cóż, to niestety stało się.
I bez tego sobie poradzę. Tak jak radziłem sobie do tej pory, ale... No ale smutne trochę. Gdybym to wiedział wcześniej, to pewnie bym tego nie zrobił. Jeszcze nie teraz, proszę cię. No ale dobra. Powiem szczerze, było minęło trudno kiedyś zdobyć 9000 dla niej. A póki co idziemy tutaj do tych ciemności. No i proszę. Patrzcie, jak fajnie tutaj, no po prostu. Możemy łazić z jasnością bardzo łatwą. Maszyna z symbolem bramy. Wsadzić Geo? No oczywiście. I dostaniemy w ten sposób przejście do jakiegoś miejsca. Gdzie konkretnie, to ja nie wiem. Ale dobra, są tutaj te... Żuki. I... Zdecydowanie w tym miejscu było albo tyle samo geo, albo nawet trochę delikatnie więcej. No nie mówcie, że ja stąd nie mogę wyjść. Dobra, mogę. Mogę, na szczęście. Jeszcze bałem, że nie będę mógł. A więc dobra. Fajne miejsce, tu mogę przyznać. I przynajmniej na plus, że nie próbuje mnie okraść ze wszystkiego, co mam. I... O... Proszę. Nie wiem, czy tu byłem kiedyś, czy nie. Teraz zobaczymy, czy tu byłem. Ja się wiem, że byłem w Crystal Peak, ale... Wygląda na to, że tu już kiedyś byłem. Ale proszę, proszę, kto by się spodziewał, że to będzie kolejne wejście? I w sumie... Jeśli to było inne wejście, to... Gdybym to wcześniej wykupił, to już dużo wcześniej mógłbym tu wejść. Nie czekałem na tę zdolność, myślę, że tutaj się nie da wejść. Wiecie, pamiętacie, no to takie uderzenie w dół, co tam... Dostałem po tym dziwnym gościu, co do... Ciągle był jakiś... Myślał po prostu. Myśliciel jeden. Soul Master czy jakoś tak, ten bossu, na którym się trochę namęczyłem. Ale dobra. Odwiedziliśmy to miejsce. I jako, że to już odwiedziliśmy, załatwiliśmy. No... Na zakończenie, żeby to nie było, że tylko zbieram pieniądze, a potem traciłem przypinki. Ujdziemy w jeszcze jedno miejsce. Tym razem w... jak to się nazywało? Grimpaw chyba. Tak. Grimp. Pójdziemy tam, tam też było ciemno, zobaczymy co i jak. I jak już to ogarniemy... No na tym zakończę przygodę dzisiejszą. I tak. Co będzie później, to ja nie wiem. Poza tym, że na pewno będzie dalej frustracja z tego, że... No ukradli mi przypinkę bez żadnej nagrody. Jeszcze każą płacić 9000 za to. Ale cóż. Będę szukać sobie jakieś chyba dobre miejsce do farmienia w takim wypadku. Bo 9000 to nie jest mało kasy. Wiem, że tam 9000. Patrząc na to, że dostaje się za pojedynczego przeciwnika w tym City of Tears 12, to da się nawet wyfarmić. Chociaż to jednak trochę wymaga pokoju i farmienia. A, dobra, jesteśmy tutaj. Bo jednak mówiąc szczerze, co patrząc na to, że jednego jest 12, to... Chyba 100 pokonać to 1200. A ja mam 9000, co ja. Znaczy to mniej więcej tyle, że nawet City of Tears za szybko tego nie zdobędę. A to znaczy tylko jedno. Raczej będę musiał się pożegnać z przypinką. Na długi, długi, długi czas. Bo wiesz, to była przypinka, która zwiększała wypadanie pieniędzy. Więc co za ironia, potrzeba 9000 na coś, co zwiększa mi ilość pieniędzy zarabianych. Ale no cóż, ta gra, jak się okazuje, jest okrutna, niesprawiedliwa, nie fair, wredna i w ogóle. Niemniej jednak nadal uważam, że Hollow Knight jest super gierką. I nie dziwię się, że tak wiele osób po prostu go wychwala, poleca i w ogóle. Dobra. Więc jak mówię, może powinienem przestać płakać nad tym wszystkim i skupić się naprawdę na pozytywach. Więc tak, po prostu idziemy i zobaczymy, co z tego wyniknie i... Nie, siostra. Pozytyw jest taki, że odkrył coś nowego i że na przyszłość wiem, żeby jej już nic nie dawać.
Więc tak. Pozostałe, nawet jeśli będzie chciała, to nie dostanie ode mnie. I co? Będzie dobrze. A póki co tak, podróżujemy dalej. W Grimpath, piękna muzyczka. W drodze do Stone Sanctuary zarabiamy powoli pieniążki. Geo, jak zwał tak zwał. I w sumie ciekawa sprawa z tym Geo. Tak na logikę, mówiąc szczerze, to powinienem móc tych pieniędzy stworzyć ile chcę po prostu w tej grze, jako że to jest po prostu skamieniała skorupa różnych owadów. Ale z jakiegoś powodu gra nie pozwala mieć nieskończonej ilości pieniędzy. To jest niesprawiedliwe, nie fair i w ogóle nie powinno tak być, ale dobra, mniejsza o to. Tak naprawdę to oczywiście rozumiem, czemu nie mogę mieć nieskończonych pieniędzy, ale... Idąc po prostu logiką gry, skoro to są dosłownie skorupy robaków, a tutaj ciągle pokonujemy robaki, no co? Jeśli by tak zabierać im skorupy po... No, po pokonaniu ich, to powinniśmy być w stanie właśnie... zrobić i... Nowo nie wróciłem w miejsce, w którym byłem przed chwilą. Jak tak dalej będzie, to chyba nigdy nie znajdę wejścia do tego Stone Sanctuary. A co ciekawe, chciałem tam pójść. Liczyłem to, że właśnie moje znajomości terenu będą wystarczające, żeby tam dotrzeć. A... Dobra, tu jest bestia chyba. Czyli ten łowca. A, zaraz zobaczymy. Tak, tu jest łowca, więc tutaj to nie to. I łowca jest... wyżej. Dobra, ja lama jestem. To jeszcze nie ten teren. Za daleko polazłem, nie schodząc w dół. No i dobra. Powinienem ostrożniej obserwować wszystkie tego typu rzeczy, a nie potem płakać, że nie umiem znaleźć terenu. Albo ubrać kompas. To też jest opcja. Ale nie, ja zamiast kompasu jestem takim geniuszem, że wolę mieć po prostu większe zasięgi ataków, jakby jedno powiększenie zasięgu nie wystarczyło. Ale dobra, a tereny... Jesteśmy... I tak, tu chyba było wcześniej ciemno, jeśli się nie mylę. Może nie... Chociaż tak, patrzę na tereny i otoczenie ogólnie, to wydaje mi się, że tak, że tu wcześniej było właśnie ciemno. Teraz możemy tu spokojnie iść sobie zwiedzać Stone Sanctuary, w którym jest też ciemno. Ale dobra, jesteśmy tutaj. Oj. Ładne miejsce, muszę przyznać. Ponownie zamszone dosyć mocno. I pełne kolców oraz innych pułapek na mnie. I w sumie nawet nie wiem, gdzie ja idę. Ani po co. Ale tak, ale idę. Więc dobra. Ło. Żeby to był fragment maski? Dokładnie, ej. Jeszcze jeden fragment i będziemy mogli mieć kolejny punkt życia. To znaczy zarobienie około 900, jeśli się nie mylę. I wykupienie go od tego... jak to się nazywał? Fly? Fly? Coś takiego. Od tej buchy ogólnie mówiąc. Co to handluje wszystkim we mieście. Ale dobra, mniejsza z tym. Póki co idziemy po prostu i... Moje dziecko, czy możesz nadal widzieć? Proszę, nie krzywdź mnie. Nie mogę spać. Ty nie możesz spać ze swoimi oczami otwartymi. Maleńki. Nie możesz śnić. Jeśli nadal... Oddychasz, maleńki. Cenne dziecię. Gadasz takie rzeczy, jak śpisz. Ty... Pazury drapią, cenne dziecię. Potwór przybył po nas w ciemności. Czy zaśpiewasz dla mnie? Wyzwać sen wojownika? Oczywiście, że tak. I zły przycisk klikłem, oczywiście. Nie, jeszcze będę zły przycisk klikał, dobra.
O! Gdzie taka delikatna walka. Ja widzę ją. Wiesz co, siostra, można tak to określić. Może bardziej bym powiedział, że to jest mini-boss. To jest scena wojownika, za to za pokonywanie takich dostaje esencję. Czym do końca jest esencja, nie wiem, wiem tylko, że muszę zbierać. Jakaś... Chyba, która wydawała się trochę jakąś taką nawiedzoną wariatką mi kazała. I czym do końca są te sny, to też ciężko mi powiedzieć. O, ale chyba zaraz tutaj umrę. A jeśli padnę, to się wkurzę. Okej. No i padłem. Oczywiście. Jesteśmy w Dirtmouth. No cóż. Mam 45 minut, więc w tym momencie zakończę tę przygodę. I tak. W następnym odcinku powrócimy do Kamiennego Sanktuarium się zemścić. I tak. To w sumie tyle, naprawdę, więc ja siadam na ławeczce. Dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia już za tydzień, więc trzymajcie się i hej, hej!